Zboczony książę i kamienny kot to anime, które w swoim czasie zdobyło całkiem sporą popularność. Od premiery trochę już minęło, warto zatem omówić ten tytuł. Yokodera Yoto to zwyczajny nastolatek z pasją, który zapisał się do klubu sportowego. Przy czym jego hobby to nie wysiłek fizyczny. Jako członek klubu lekkoatletycznego zyskał możliwość swobodnego podziwiania laseczek w strojach kąpielowych. Z tego też powodu nie opuścił ani jednego dnia zajęć klubowych. Widząc jego zaangażowanie, przewodnicząca klubu wyznacza go na swojego następcę. Chłopak jest jednym z tych, którzy nie potrafią powiedzieć nie i przyjmuje posadę. Rozpaczając nad swoją niedolą, Yoto dowiaduje się od jednego z kolegów, że na wzgórzu znajduje się kamienna rzeźba kota, która może rozwiązać jego problem. Jeszcze tego samego dnia Yokodera udaje się na miejsce i prosi kota, żeby mógł wyrażać swoje myśli wprost, zamiast chować je za fasadą uprzejmości. Życzenie zostaje spełnione i w tym momencie zaczyna się zabawa. To anime to bardzo udana komedia. Główny bohater z powodu wypowiedzianego życzenia mówi wszystko, co mu ślina na język przyniesie. Przypomina samochód, któremu zamontowano turbo doładowanie, a usunięto kierownicę i hamulce. Katastrofa i ofiary w ludziach gwarantowane. Tym bardziej, że nie tylko Yoto odwiedził kamiennego kota. Kolejną zaletą jest przemyślana fabuła. Początkowo wydarzenia sprawiają wrażenie bezmyślnie wymieszanego grochu z kapustą, ale zmienia się to po seansie ostatniego odcinka. Cały ten chaos okazuje się być starannie zaplanowany i ostatecznie tworzy wcześniej zaprojektowany obraz. A jak na produkcję tego typu, jest to osiągnięcie. Niestety fabuła, mimo iż poukładana, nie jest bez wad. Bohaterowie muszą stawić czoła przeciwnościom, które są zbyt poważne. Nie zrozumcie mnie źle, każde anime potrzebuje odrobinę dramy, to dodaje smaku całości. Problem w tym, że tu problemy są naprawdę srogie. Każdy z nich nadawałby się na finał produkcji, tymczasem ich rozwiązanie zajmuje średnio pół odcinka. Psuje to ostateczny odbiór. Jest to jednak tylko łyżka dziegciu w beczce miodu. Mi seans sprawił olbrzymią przyjemność. Jeśli jesteście w stanie przymknąć oko na pewne niedoskonałości, a szukacie dobrej komedii, sięgnijcie po Henneko. To dobra seria, przy której można się łatwo odprężyć. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się ze mną nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzu. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. A jeśli się podobało, proszę o suba i łapkę w górę. Do zobaczenia.